Tomasz Kondraciuk, na Galika SW57. Witaj, Tomku. Witam, witam wszystkich, cześć. Tomku, dzisiaj zawodnicy Czerwonego Smoka tutaj walczyli, ale no, trzeba przyznać, że ze zmiennym szczęściem. Borys Mańkowski, zwycięstwo, gdybyś mógł coś powiedzieć na temat tej walki. Tak, Borys, zwycięstwo, piękne zwycięstwo, pełna dominacja na przestrzeni trzech rund. No Romek niestety, no co, no nie jego dzień dzisiaj, tak? Wygrał Marian Żółkowski, zdobył pas, taki sport. Przekroju tego właśnie ostatniego pojedynku, bo on się przed chwilą zakończył. Ty widziałeś faktycznie taką przewagę Mariana i że coś tam wisiało w powietrzu, że tak niespodziewany cios padnie? No tak, dosłownie tak jak mówisz, przed chwilą się on zakończył. No całe tam bodajże walka się zakończyła w czwartej rundzie, nie? Także no na przestrzeni tych czterech rund był lepszy, punktował, no i co, no niestety. Powiedz o Borys Mańkowski, bo trzeba przyznać, że tutaj zadecydowały zapasy, taka dobra praca zapaśnicza, Borys w formie, wykluczył te największe atuty Artura, czyli stójka i kopnięcia, niebezpieczne kopnięcia kolanami. Sam też chyba nieźle tam przygrzał kolanem, raz widziałem gdzieś w parterze. Tak, no taki był game plan na tą walkę, tak się Borys przygotowywał, żeby wykorzystać właśnie swoje zapasy, swoją parterową grę i no, wiesz, pod każdego przeciwnika wybiera się jakiś tam styl walki i tak dalej. No tutaj Borys zrealizował swój game plan 100%, także na pewno jest z siebie zadowolony. W kontekście całego roku 2020, co ty możesz powiedzieć o pracy w Czerwonym Smoku, pracy klubowej, bo trzeba przyznać, że wokół waszego klubu, nie tylko wokół WCA Warszawa czy innych klubów sporo się działo, sporo walk. Jak ty oceniasz ten rok? Na pewno był głośny dla Czerwonego Smoka 2020, a kolejny będzie na pewno jeszcze głośniejszy, to obiecuję. COVID nie pokrzyżował planów, nie zatrzymał klubu, pracy i tak dalej? Nie pokrzyżował, natomiast na pewno zatrzymał jakieś tam gale. Może gdyby nie ten COVID, może więcej zawodników od nas by się biło w tym roku. Były te gale największe, odbywały się. No zobaczymy, w 2021 na pewno będzie lepiej, jeżeli oczywiście wszystko wróci do normy. Tutaj za plecami dosłownie Mateusz Gamrot udziela wywiadu. Można powiedzieć, flagowa postać dzisiaj waszego zespołu. Co prawda no nieudany start na początku, ale to bardziej gdzieś ludzie upatrują w sędziowaniu winy. Natomiast następny rok będzie jego? Czy nieudany? Nie można powiedzieć, że nieudany. Pokazał naprawdę siebie z najlepszej strony, także ja cały czas powtarzam, że ta decyzja mogła iść w dwie strony i no jeżeli Mateusz by wygrał, na pewno jego przeciwnik nie mógłby się czuć pokrzywdzony, także no na pewno 2021 pod kątem jego startu w WFC, no bardzo życzę mu tego, żeby był lepszy. Tomek Kondraciuk, co z nim i co będzie się działo w jego karierze, bo tak szczerze mówiąc wzloty i upadki w karierze Tomka od wielu, wielu lat, bo obserwujemy to od wielu, wielu lat. No tak, teraz już tych lat się bije, może ilość walk nie jest jakaś tam powalająca, bo mam ich 20 zawodowych na koncie. No gdzieś kiedyś te rękawice rzuciłem, ale tak chyba ostatnio sobie myślę, że jednak tego ostatniego słowa jeszcze nie powiedziałem i chyba będę chciał jeszcze wrócić. Tomek, życzę powrotu. Dziękuję za dzisiaj za wywiad i za to, że chwilę czasu poświęciłeś, bo widać, że dużo obowiązków macie. Ty jesteś, można powiedzieć, dobrym duchem zespołu, bo przy poprzedniej gali się spotykaliśmy i gdzieś tam jeszcze w Warszawie, także co, trzymam kciuki, żeby wam się wszystko i plany realizowały i żeby ten rok nie był gorszy niż 2021, niż 2020. No słuchaj, no jesteśmy teamem, także staramy się być zawsze razem, jak tylko możemy, jesteśmy razem, mamy zajebistą pakę, także na pewno zawsze jak będziemy gdzieś się spotykać, to będziemy się spotykać właśnie w takim gronie, albo jeszcze większym. Dzięki i pozdrawiam. Tomasz Kondraciuk, dziękuję bardzo. Dzięki, Tomasz.